Żywy płomień, Bóg Ojciec, 7 października 2024 rok. Tak bardzo mocno jestem spragniony Waszej miłości, Waszej czułości, Waszego zaangażowania. Faktem jednak jest, że większość ludzi podąża za złym duchem, za zwodzicielem. Coraz mniej ludzi zwraca uwagę na to, co ja od Was chcę, na to, czego od Was pragnę. Szatan ogarnia coraz więcej regionów, wszedł do wnętrza Kościoła Świętego i mówi prawie otwarcie do biskupów, kardynałów, co mają robić i jak mają niszczyć mój Kościół Święty, a oni go słuchają z atencją i wykonują jego wolę, odrzucając to, czego chce od Was Trójca Święta i Maryja. Moi synowie, kapłani i biskupi, oraz kardynałowie, oraz ten, kto dziś pełni funkcję papieża, o wiele chętniej słuchają słów złego ducha niż to, co Trójca Święta i Maryja przekazujemy. Kościół Święty upada upadkiem mojego duchowieństwa. Nie wszyscy kapłani, biskupi i kardynałowie są źli, ale nie wszyscy są dobrzy. Stosunkowo niewiele jest modlitwy, postów i umartwień składanych za duchowieństwa. Niestety jest coraz mniej powołań. Boże przekleństwo, które ściągają na siebie parafie i diecezje przez świeckich szafarzy Komunii Świętej. Niebawem nastąpi oświetlenie sumień światłem Świętej Bożej Sprawiedliwości. To uświadomi każdej osobie to, co źle czyni. Od tej chwili będzie mieć szansę na odwrócenie się od czynienia zła, które czyni, aż kierowanie się na pełne wykonywanie tego, co jest wolą Bożą. Po tym wielkim wydarzeniu będą chciały, aby powrócić do kapłaństwa ci, którzy od niego odeszli. Chcę, aby do mnie powrócił każdy kapłan, biskup i kardynał, a także ten, kto dziś pełni funkcję papieża. Kto z nich zdecyduje się pozostać przy demonie, ten straci swoje życie w wirze wydarzeń. Niewielu słucha tego, co mówi do Was Trójca Święta i Maryja przez moich prawdziwych proroków. W oświetleniu sumień poznacie swoją każdą decyzję. Będziecie mieć szansę powrotu do Boga, do słuchania tego, co od Was chcę i pragnę. Nadszedł czas, kiedy dopuszczę do Was karzącą rękę Świętej Bożej Sprawiedliwości. Na wielką skalę rozpocznie się upominanie ludzi przez wzmożone cierpienie. Nadchodzące wydarzenia napomną wszystkich. Wielu jednak jest zaślepionych działaniem szatana, zamrożonych jego hipnozą i znieczuleniem demonicznym. Niebawem rozpocznie się czas wielkiego niedostatku, w dużej mierze sztucznie wywołanego przez ludzi. Mówiliśmy do Was wiele razy, abyście się zabezpieczyli. Kto wziął nasze słowa na poważnie? Nadszedł czas oczyszczenia Kościoła Świętego przez krew i ból nowych współczesnych męczenników. Nie bójcie się umierać za wiarę. Nie policzę Wam tego, co Was obciąża. Wasza krew zmyje Wasze winy. Już niedługo ujawni się oficjalnie Syn Zatracenia, Antychryst. Będzie on czynił cuda i znaki mocą połowy piekła. Już niedługo oczyszczę Polskę. Do głosu dojdą ludzie, których ja postawię, by wami rządzili. Ci rozliczą czyniących zło i nieprawość. Osądzeni będą także kapłani, biskupi, zdrajcy, pracujący dla wroga zbawienia. Jeżeli chcecie otrzymać pełne Boże błogosławieństwo, to musicie wypełniać to, co ja chcę i pragnę. Nigdy nie będę błogosławić grzechowi i nieprawościom. Żądam zlikwidowania w Kościele Świętym
funkcji świeckich szafarzy i szafarek, świeckich komunii świętej. Kocham każdego i każdą z was, lecz święta Boża sprawiedliwość dopomina się pomsty waszego złego postępowania, naprawy czynionego zła. Nie będę już czekał na waszą poprawę w nieskończoność. Nie pozwala na to święta Boża sprawiedliwość. Dopóki jeszcze jest czas, wzywam was do nawrócenia, do opamiętania się od zła, które czynicie. Cierpieć będą wszyscy ci winni, ale i ci niewinni. Definitywnie skończył się czas spokoju, sielanki, dostatku, dobrobytu. Kto ma trochę więcej dobra, niech się dzieli z miłością, z tym, kto nie ma albo ma za mało. Ja będę pomnażał wasze dobro, zwłaszcza jak będziecie się nim dzielić. Nigdy nie żałujcie waszych modlitw, postów, ofiar i jałmużny składanych do Bożego Skarbca, do Bożej dyspozycji. Żaden dar nie będzie zmarnowany, utracony. Tak bardzo chcę od was waszej miłości, waszego zaangażowania. Zechciejcie żywić niezbędny szacunek do Najświętszego Sakramentu. Tam jest obecna rzeczywiście cała Trójca Święta. Zechciejcie przychodzić w odwiedziny do swojego Boga. Zechciejcie mówić do mnie. Ja was słyszę doskonale. Zechciejcie powierzyć mi wasze trudne sprawy, wasze myśli, wasze problemy, bolączki. Ja je wszystkie rozwiążę, pomogę wam. Tylko czekam na wasz dar miłości, dar waszego serca. Ufajcie mi, pozwólcie się dla mnie prowadzić jak dzieci w swojej matce i ojcu. Kocham was niezmiernie. O moje słodkie maleństwa, chcę zrealizować to wszystko, co jest wolą Bożą. Otrzymujecie wszelkie możliwe dary i łaski, a teraz potrzebna jest wasza chęć. Reszta jest w moich świętych dłoniach. Niech każdy z was otworzy się na moje święte działanie, zwłaszcza na moją miłość. Niczego nie hamujcie własnym chceniem, bo ono się czasem mija z tym, co jest dla was dobre, a to może przynieść wam więcej szkody, aniżeli pożytku. Tylko ja wiem wszystko i znam każdy ruch, każde posunięcie, nim się wydarzy. Nie zawsze macie rację, bo wasz wzrok sięga zbyt płytko. Kocham was niezmiernie, o moje dzieciny, i z miłością przytulam do wnętrza mojego świętego, zranionego ludzkimi grzechami, ojcowskiego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg Ojciec.